Inwestowanie przybiera różne formy. Jedni kupują papiery wartościowe z określonym horyzontem inwestycyjnym, inni szukają zabytkowych pojazdów, które z każdym rokiem zyskują na wartości. A jeszcze inni decydują się na wejście w świat kryptowalut i emisję tokenów NFT. My natomiast zawodowo zajmujemy się budową osiedli deweloperskich, jak również house flippingiem, czyli kupnem nieruchomości do kapitalnego remontu, a po jego zakończeniu sprzedajemy lokale z określoną przez nas marżą, uzależnioną od potencjału takiego domu czy mieszkania. Proste, ale tylko w teorii. Tak naprawdę house flipping niesie za sobą szereg potencjalnie ryzykownych scenariuszy, na które musimy być przygotowani. Od zamrożonego kapitału spowodowanego zmniejszonym popytem na rynku, przez nieplanowane, rosnące koszty remontu, aż po zamieszanie administracyjne. Wpadki mają to do siebie, że nie da się ich zaplanować, można natomiast je przewidzieć i zawczasu podjąć pewne działania obronne. Dziś chciałbym Wam przedstawić 5 wpadek, które przydarzyły nam się w trakcie naszej kariery inwestycyjnej. Dzięki tym sytuacjom zyskaliśmy cenne doświadczenie, a Wy nie będziecie musieli powtarzać naszego fuck-upu. Wyobraźmy sobie, że w danym bloku mieszkalnym jest 12 lokali i 12 piwnic. Można się spodziewać, że do pierwszego mieszkania będzie przynależeć piwnica z numerem 1, a do drugiego mieszkania piwnica z numerem 2. Okazuje się jednak, że nie dla każdego podmiotu zarządzającego nieruchomościami ten stan rzeczy jest taki oczywisty. Podczas jednego z naszych flipów nabyliśmy mieszkanie z przynależącą do niego piwnicą. Sprzedający od wielu lat nie korzystał z piwnicy, traktując ją bardziej jako schowek na szpargały. Nic więc dziwnego, że klucze od kłódki zabezpieczającej to pomieszczenie się zawieruszyły. Gdy nowy nabywca poprosił nas o opróżnienie piwnicy i udostępnienie jej, zamówiliśmy ekipę z busami, która miała uprzątnąć to pomieszczenie. Po wyważeniu kłódki i otworzeniu drzwi ekipa remontowa zaczęła wynosić wszelkie przedmioty. Nie był to lichy składzik, szybko okazało się, że dwa busy były zapakowane po sam dach. Wszystko było gotowe, ekipa miała odjeżdżać i wtedy okazało się, że weszli nie do swojej piwnicy. Zaskoczony i słusznie oburzony właściciel piwnicy wyskoczył i zaczął gonić ekipę remontową. Oczywiście szybko wyjaśniliśmy sytuację, ekipa wniosła przedmioty z powrotem, a kłódka została natychmiast odkupiona. Wyjaśniliśmy całe zajście, a zaskoczony i słusznie oburzony właściciel zmienił swoją minę na nieco bardziej uśmiechniętą. Sądziliśmy bowiem, że do mieszkania z numerem 5 przynależy piwnica z tą samą cyfrą. Jak się jednak okazuje, nie można niczego zakładać z góry i o wszystko trzeba wypytać sprzedającego. Pan, który 10 lat temu kupił to mieszkanie, nie zamienił numerka na drzwiach od piwnicy i ekipa opróżniła wszystko nie z tej piwnicy, co trzeba. Wystawiając daną rzecz na sprzedaż, zazwyczaj kierujemy się zasadą kto pierwszy, ten lepszy. Jest to powszechnie przyjęta praktyka rynkowa, którą dodatkowo można potwierdzić poprzez wpłacenie zadatku bądź zaliczki. Jako nabywca zakładamy, że wpłata zadatku spowoduje, że nikt inny nie ubiegnie nas w drodze po mieszkanie, a tym bardziej, że nie dojdzie do podwójnej sprzedaży. Jak możecie się domyślić, w tej sytuacji byliśmy bardziej niż zdecydowani na zakup danego mieszkania i wpłaciliśmy zadatek. Po wpłacie zadatku okazało się, że inny flipper, na marginesie nasz znajomy, również wpłacił zadatek sprzedającej osobie. Sytuacja była co najmniej niezręczna, bowiem sprzedająca nie widziała żadnego problemu, tak jakbyśmy mieli we dwóch użytkować ten sam lokal. Umówiliśmy się więc z flipperem, że w zamian za rekompensatę odstąpi on od zakupu nieruchomości, którą to my ostatecznie nabyliśmy. Cały proces nie byłby jednak możliwy, gdyby nie dobre relacje z naszą konkurencją i zwykła życzliwa rozmowa. Wniosek? W każdej sytuacji handlowej warto zachować profesjonalizm i wspólnie poszukać rozwiązania. Dzięki temu nie dojdzie do pogłębienia problematycznej sytuacji, a rozsądek zapanuje nad ewentualnymi nerwami. Poza tym po prostu warto być człowiekiem i z życzliwością traktować innych. Konkurencja w naszej branży jest zjawiskiem absolutnie normalnym, o czym mówiłem w poprzednim przypadku. W tym natomiast okazało się, że konkurent pojawił się znikąd, tym samym niejako blokując naszą sprzedaż. Dokładniej rzecz biorąc, naprzeciwko naszego nabytku pojawiła się nowa inwestycja deweloperska. Konkurent bardzo szybko wprowadził do obiegu kolejne nieruchomości. Ktoś mógłby się zastanowić, Paweł, ale taka wpadka to nie wpadka. No kto normalny patrzy, czy tuż za rogiem nie pojawi się inne ogłoszenie? Teoretycznie tak trudno jest czytać ludziom w myślach i zastanawiać się,
kto, kiedy i w jakiej dzielnicy postanowi sprzedać mieszkanie czy rozpocząć inwestycję deweloperską. W praktyce jednak okazało się, że ten ruch dewelopera zamroził sprzedaż naszego mieszkania, a perspektywą była stagnacja liczona nie w tygodniach, ale w miesiącach. Aby szybko uwolnić gotówkę, postanowiliśmy zrobić większy remont niż pierwotnie zakładaliśmy. Zrobiliśmy także homestaging, aby pokazać walory i możliwości aranżacyjne danego mieszkania. Efektem tego było uzyskanie mieszkania w stanie znacznie bardziej atrakcyjnym niż deweloperski za porównywalne pieniądze. Gdybyśmy poprzestali na lekkim odświeżeniu mieszkania, prawdopodobnie sprzedalibyśmy je dopiero po kilku miesiącach, co w tej branży jest bardzo dużym przestojem. Lepiej więc doinwestować nieruchomość, godząc się na nieco niższą marżę, jednak cieszyć się uwolnionym kapitałem, który przecież i tak pozwoli nam na osiągnięcie zysku. Agenci ubezpieczeniowi bardzo często przekonują nas, że wpadki chodzą po ludziach i że uszczerbku na zdrowiu możemy się nabawić dosłownie wszędzie. Niestety w historii naszej firmy mieliśmy się okazję przekonać, że nie są to jedynie puste hasła marketingowe. Podczas standardowego remontu w mieszkaniu konieczne było wykonanie pewnych prac na drabinie. Osoba oddelegowana do tego zadania zachwiała się i upadła na tyle niefortunnie, że doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Kwestie flipowe oczywiście zeszły na dalszy plan. Nikt nie kalkulował zysku ani nie miał ciśnienia na szybkie zakończenie transakcji. Byliśmy tym zdarzeniem porażeni. W końcu praca nie wydała się nader skomplikowana. Ta historia niestety nie miała szczęśliwego zakończenia i pokazuje nam, jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo. Żółte kaski, które zapewne kojarzymy z placów budowy, nie są jedynie ozdobą czy odhaczeniem formalności. Lepiej 100 razy założyć ten kask, który nie będzie miał okazji się przydać, niż raz zapomnieć i doznać wypadku. Warto też pamiętać, że ludzie są najważniejsi i w obliczu dramatycznego zdarzenia patrzenie na własny zysk jest zwykłym draństwem. Jestem pewien, że każde biuro nieruchomości przechodziło przez podobny proceder. Pojawia się ogłoszenie, krótki opis, kilka zdjęć, całość niezbyt obfita, jednak na tyle duża, by wzbudzić zainteresowanie. Umawiamy spotkanie, przyjeżdżamy na miejsce i zaczyna się cała przygoda. Mieszkanie okazuje się w fatalnym stanie, remont liczony nie w tysiącach, a w dziesiątkach, a nawet setkach tysięcy złotych. Dla nas nie powinien być to kłopot, w końcu tak czy inaczej nastawiamy się na przeprowadzenie pewnych prac. Problemem okazuje się cena mieszkania, która jest dalece wygórowana, biorąc pod uwagę stan lokalu. Próby argumentacji spełzają na niczym. Właściciel jest przekonany, że nasze zarzuty to tania próba zbicia ceny bez pokrycia z rzeczywistością. Pojawia się dylemat: kupić mieszkanie, zainwestować i sprzedać po cenie wyższej niż rynkowa, czy odpuścić temat i szukać pewniejszej inwestycji. W naszym przypadku ostatecznie udało się wynegocjować korzystniejszą cenę, choć i tak niektórzy by powiedzieli, że przepłaciliśmy. Czasami najlepszą transakcją jest ta, do której de facto nie dojdzie. Nie należy więc jechać na rozmowy z odgórnym przeświadczeniem, że to my staniemy się nowym właścicielem nieruchomości. Osoby prowadzące własną działalność lub zajmujące stanowiska kierownicze wiedzą, że ryzyko biznesowe jest nieodłącznym elementem funkcjonowania na rynku. Nigdy nie da się tego ryzyka zniwelować do zera, można jednak podejmować skuteczne próby jego minimalizacji. Jak to robić? Przede wszystkim poprzez elastyczne podejście, otwartą głowę i dociekliwość. Lepiej zapytać o coś dwa razy, niż założyć z góry odpowiedź na pytanie. Dobrze jest też umieć rozmawiać w taki sposób, by doprowadzić do sytuacji win-win, a nie dążyć do jednostronnej korzyści. Na koniec warto też pamiętać, że nieoczekiwane scenariusze są chlebem powszednim flipera i jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, to się jeszcze zdziwisz.